Panie Tadeuszu, pańskie życie to jest kawał polskiej historii. Przeżył pan Wołyń, a później z pierwszą dywizją piechoty imienia Tadeusza Kościuszki dotarł pan aż do Berlina. Myślę, że o tym wszystkim na pewno nam pan bardzo dokładnie opowie, ale zacznijmy może od początku, od dzieciństwa. Urodziłem się w Berezie ulicy Małej 11 marca 1922 roku. Wioska była dosyć duża. 3/4 Polaków, 1/4 Ukraińców. Mój ojciec pierwszym był sekretarzem gminy po 18 roku, jak Polska powstała. No i jak do 1939 roku ja należał do Szczelczyków, później już rok następny, 1940, mieliśmy przejść na Związek Szczelecki. Było w Szczelcu uraz chyba za 20 paru. No i wojna wybuchła. No, to wiedział, że tam na zachodzie bardzo jest źle, ale przyszli wyzwolicieli 17 września. No, wiadomo, wszystko znikło ze sklepów, ze wszystkiego nie było nic. Kontyngent trzeba było oddać i mleko i jaja. Jaja nie od kury, tylko od hektara. Trzeba było dawać, miał czy jedne kury, czy pięć. Wszystko trzeba było. Mleko, mięso, zboże. A ile było do kuczenia, to z barara się woziło zboże i tam mokre. Trzeba było suszyć na słońcu, nie to objechać drugi raz. No o, widzisz, teraz dobry. To się tam woziło i to była bieda. Ktoś zabił kurę i powiesił na wierzby. I z powodu niewykonania planu napisał, powiesiłem się, popełniłem samobójstwo. On NKWD szukało tego gościa, kto to tam zrobił. Nie znaleźli. I tak było. Aż w 1941 Niemcy uderzyli na Rosję. Tu było takie i radość, i radość, bo się mało na Sybir wywozili, przecież wywieźli tyle. Nasza tura była druga na lipiec. Panie Tadeuszu, do tego tematu powrócimy, do tych spraw. Proszę powiedzieć coś o swojej rodzinie, o swoich rodzicach, o dzieciństwie. Jak wyglądało to życie w tej wiosce? No cóż, na gospodarstwieśmy byli. Mój ojciec był sekretarzem gminy, a matka w domu, to była na małej gospodarce. Nie było dużo tam koni, krowy. Polska powstała po 120 latach. Rząd przeznaczył pożyczki na blachy na domy. Ja przychodzili do ojca, robił ojciec podania, a kto się odważył, a pożyczka. A kto nie chciał tego, to później wszystko rząd umorzył. I kto dostał, dostali za darmo blachę na domy, bo kiedy była wioska, bo bardzo dużo było. A jak wyglądało dzieciństwo, szkoła? Dom nasz był tutaj, tu szosa Tarnopolis-Barasz, po drugim razie była szkoła, a za szkołą był kościół. I tu był plac taki duży, pomnik Kościuszki stawał. Ja do szkoły miałem tylko przez drogę. No i taka szkoła była, ten czas cztery klasy. Więcej nie było. Jak ktoś był zdolny, to chciał do piątą klasę rok chodzić, to zaliczyli. I tyle było. To była polska szkoła, tak? Tak. Chodziło się na wycieczki do lasu, na religię naturalnie. Do Ukraińców przyjeżdżał pop raz w tygodniu też tak samo. Ale żyło się tak dosyć zgodnie, dobrze, ładnie, wszystko, jak młodzież. A czy oprócz szkoły była jeszcze jakaś aktywność, współpraca, zabawy? No w wiosce były zabawy. Ja należałem do chóru szkolnego, a później, jak skończył już szkołę, to kierownik szkoły założył chór. I później mówi, no trzeba wolać kocaja, bo lepiej będzie to szło. My zawołali i należałem do chóru. Później każda gmina musiała chór, jak miał stworzony, jechać. Bo później gminy porobili się zjednoczone, nie jednostkowe, tak jak poprzednio. I starosta miał przyjechać do gminy, to my wszystko na furwarkę, nas było 20 chyba chórze, i do gminy, no i tam pośpiewali. Z Baraszu kochane miasto powiatowe, piękne okolice, dziewczęta morowe, ja pamiętam troszkę. No i później co, zabawa, ja był młody, 15-16 może. Ale panny brali mnie tańczyć, to tańczył po nogach i nauczył się. I tak cały czas, nieraz w maju, kawalerka powychodziła z kościoła na tym placu koło szkoły, śpiewała, ja stał pod swoim domem był i śpiewałem sobie za nimi. To oni, Tadziu, chodź tutaj,
to ja poszedł i śpiewaliśmy razem. To kawalerka po wojsku, przed wojskiem, a ja najmłodszy. No i cały czas i tak było dobrze, aż wojna wybuchła. A jak wyglądała relacja z młodzieżą, z dziećmi ukraińskimi? No bo mieszkali tam też Ukraińcy, prawda? W szkole naturalnie uczyli się po polsku i wszystko, ale nie było łączności poza szkołą. Tylko były strzelcy, Związek Strzelecki i było towarzystwo takie ogrodnicze, tam przyjeżdżał ze Zbaraża, uczył. I nie było z Ukraińcami połączenia takiego. Ale żyli dobrze. Boże Narodzenie, Pasieczniki, to był ukraiński, to przynosili miód. Żyło się dobrze, aż właśnie Niemcy przyszli, zbuntowało się to wszystko i zaczęło się w ten czas dramat. W jaki sposób dowiedzieliście się, że Niemcy napadli na Polskę? Czy to był od razu we wrześniu, 1 września, czy to po jakimś czasie? 1 września, no to ktoś to myślał, że Polska sobie da radę, kto tam myślał, że tak się stanie? Że Niemcy takie mocne, albo Polska jeszcze nie miała. Koni tylko, lotnictwo nie było. Był krzywdzieńcu lotnisko i samoloty uciekali za granicę, gdzieś tam do Rumunii czy gdzieś. No i Niemcy jak wkraczali, to podpalali jeden dom w wiosce, że dawali chyba do swojego lotnictwa znak, gdzie oni są. I to czekało się, co by... Proszę jeszcze opowiedzieć o tym momencie, gdy Rosjanie wkroczyli, no bo to było 2 tygodnie później, ciut więcej, no 17 września, to, prawda? 17 wkroczyli, no tak mówię, co było, wszystko zniknęło w mieście i wszystko z półek nie było, nic absolutnie, nawet soli brakowało i wszystko, ale trzeba było żyć tak, jak było. Jak to było odebrane przez mieszkańców, przez was? Czyli jak agresja niemiecka, czy jako wyzwoliciele, tak jak byli później przedstawieni? Tak to wyglądało w ten czas, a nikt się nie spodziewał, że to będzie jeszcze gorsza okupacja. Rosjanie powozili na siebie, u nas to jedną rodzinę tylko, a na Lipiec mieli już spisane, bo później znaleźli w gminie spisane ludzi, ile miało jechać na siebie, ale tu wojna wybuchła i zostało tylko tam. Gdzieś że Stanisławowa, tam Czortkowa, tam to tysiące Polaków powoziło na siebie. U nas ukraińską rodzinę wywieźli, jedną tylko rodzinę. To był taki polityk bardzo. W Polsce, w Związek Strzelecki, była cerkiew ukraińska i była góra. Pod tą górą było lotnisko strzeleckie i strzelcy zrobili orzeł z cegły tam i biały, budowali orzeł. No, Ukraińcy tego nie lubili, bo tam szli do cerkwi, to może był. No i jeden czas ktoś obmalował jego lajnami wszystkim tego orła. I właśnie, gdy Sowieci przyszli, to on się chciał pochwalić, że on zrobił, za przeproszeniem, obwalił orła. O, jak ty to zrobił, to zrobisz to samo dla gwiazdy. I to wywieźli właśnie na siebie. I tak to było, panie. Czyli Rosjanie zaraz po wkroczeniu zaczęli wywozić ludzi, tak? Tych, których uważali za niewygodnych. Przyszli w 1939, a zaraz w marcu pierwsza tura wywozili w nocy. Oni posyłali z innych wiosek furmanki, tak żeby swoje nie wiedzieli, do drugiej wioski tam. Zbieraj się tylko 5 minut, zbieraj się i Tarnopolia, wagony stały takie z kubinkami i tam wywozili. A NKWD wypało pojedynczych, był nauczyciel ukraiński. No, my przyszli, pokażesz nam drogę. To matka mówi, weź coś ze cieplego. No nie trzeba, on zaraz wróci. A jak pojechał, tak absolutnie nigdy nie wrócił. Drogę pokazał i no, dużo wypadków takich było. Później ludzie piekli chleb i suszyli w workach, bo nikt nie wiedział. Kiedy zabiorą, żeby miał kawałek chleba, chociaż żyć na tym. Pojechałem na siebie. I co było dalej? Jak to życie wyglądało pod okupacją rosyjską? No bo później te mordy się zaczęły, to gdzie byli Rosjanie w tym czasie? Nie było nikogo? Jak Rosjanie to wyglądało? W ten czas jak przyszli, w 1939, to oni połączyli razem Polaków z Ukraińcami, młodzież razem by mniej więcej już tak było. Nie wolno było robić różnicy. I tak szło. Rozumiem. A w którym momencie, pamięta pan może, jak doszło do tego, że zaczęły się te mordy ukraińskie? Mordy za Niemcy. Ukraińskie. Te Niemcy przyszli w 1941, a w 1943 na sam Popielec właśnie wioska spała. To jest tak, abyśmy jeździli, wozili drzewo na okopy,
Już ukraińska milicja była i kupowali tam na górze, a my do lasu jeździli, sosny zżywali tym i robili tam okop. To była milicja i byli Niemcy, a wszystko pilnowało, chodziła warta. To ten wójt ukraiński zawsze chodził do nas. Nie mówił, czego wy warcie, jak będzie trzeba warty, zwróćcie się do mnie, to ja wam dam. A on nie chciał, to wyszło tak, że on nie chciał, żeby wiedzieli, kiedy będzie napad, czy coś takiego, tak to wychodziło. No, tak jak mówiłem, ten czas nie palili, nie strzelali, tylko rodzinę zamordowali, byli żony, przywiózł do pola z porodówki. Dziecko zabili i drugi nóż tak w plecach i na łóżku zostawili. I siostry, męża, siostra przyjechała do. A on jakoś cudem uciekł. Wyrwał się i wleciał przez całą wieś i krzyczał. Gwałty, gwałty, gwałty. Ludzi pomęczone co wieczora trzeba było. Na warcie być, to później położyć drzewo. To pozasypiało, no wszystko tak jak był w ubraniach. Słomy się do mieszkania doniosło i spało się na tym. I tak. My spali w banku kuzyna. Był dom oddalony troszkę od szosy. A mój dom był bliżej szosy postawiony. I jak on leciał, krzyczał, że rabują, czy tam strzelają, to matka posłyszała, bo ojca nie było już, bo ojciec umarł. To było wyglądało tak, źle powiedzieć, ale dobrze, bo miał raka. Jakby był, żył, leżał i przyszli, to co było, zostało uciekać, żeby spalili, żeby zabili. A tak już nie było, no matka i brat i dziadek. Uciekliśmy w sad do Ukraińca. I tam już było chyba ze 7 ludzi. Boże, z 8. A przez drogę było mieszkanie, gdzie mojej żony tam był dziadek, i stryk, i ciotka, i jeszcze tam i dwoje dzieci. I ich pomordowali. Wszystko na tym krzyk był słychać. Ale to było już nad ranem i później posłyszeliśmy już. Armoszka gra. Pojechali i my powychodzili od tego Ukraińca i do domu. I teraz ja nie wiem, czy my mieszkali obok wioski troszkę. Ja się ożenił. Ja pewnie się spalony, ale to było wszystko nic nieruszone. A tutaj oni zabierali biedno i konie i wszystko. I tam od tego dziadka krowa gdzieś się wyrwała i uciekła i przyszła na podwórze do domu. No i gdzie tam nie było spalone, to ja wziął te krowy i prowadzę do domu. Patrzę wszystko w porządku. No i później do Tardopola. Właśnie nie było się gdzie wrócić, co robić. To ja i sąsiedzi do Tardopola pojechali. Znaleźliśmy mieszkania takie, że można było. Zauwiedzieć żonę i brata, dwa małe chłopaki. Czyli początkowo schronienie mieliście u zaprzyjaźnionego Ukraińca, tak? Tak. Czyli Ukraińcy was też bronili przed innymi Ukraińcami, przed bandami łupowskimi, banderowskimi, tak? Tak wygląda, że Niemcy byli czy zadowoleni, czy co, ale nie bronili banderowców mordować Polaków. Ja co, zawsze Wołyń wymordowali tam w niedzielę setki tysięcy ludzi w kościole, tylko Ludzka tam gdzieś ten. I tak uciekliśmy niby do pola, później stamtąd ja do domu przyjechał. Ja tu chciałem na drugi jechać, znowuż powrót do Tardopola. Mój kuzyn przyszedł, mój tadzik. Nie jedź nigdzie, bo Niemcy uciekają, złapią cię na drodze z końmi, to powiedziesz nie wiadomo gdzie. Ja nie wjechałem i za 3 dni przyszli Rosjanie. Ja pytali, od czego wioska spalona, kto podpalał. Czyli Rosjanie próbowali dojść do tego, kto spalił wioskę, kto napadł na was, tak? Tak, pytali, kto spalił wioskę. Ja się tłumaczyłem, ale nie można było powiedzieć, że Ukraińcy, banda ukraińska, bo Rosy i byli Ukraińcy w wojsku pełno. To nie mówiliśmy, że partyzantka czy co, tak jakkolwiek. I za 5 dni, od 18 do 52 lat, wszystko wychodzi do zbaraża, na 2 dni jedzenia ze sobą. I do zbaraża było 18 kilometrów. Czy pan pamięta, kiedy dokładnie ten mord był w waszej wiosce? Dokładnej daty już nie pamiętam. Wiem, że Popielec był. I ile osób zginęło? Ile wymordowano? 131. 131 zginęło. I to ziemia zamarznięta. Wykopali dużo dół, pozawijali te ciała. I tam 2 czy 3 może trumny zrobili.
a to wszystko na cmentarzu pochowali w jednym miejscu. Pan miał kilkanaście lat, był pan nastolatkiem, pan widział to wszystko, tak? Pan... Tak, tak, ja przecież wszystko widziałem, wszystko przeżyłem. Jeżeli chodzi o pańską rodzinę, ktoś tam został zamordowany? Z żony rodzeństwo, tak jak mówią, dziadek i wujek. Mój to jedna osoba tylko zginęła, ujanka tylko. Mojej mamy brata żona, to ona zginęła. Bo myśmy przysiedzieli Ukraińcy, to matka i brat i dziadek schowane. Mógłby pan opowiedzieć trochę o tym, jak wróciliście do tej wioski rano, jak to wyglądało? Wszyscy Polacy chodzili jak chyba nie wiedzieli co robić, czy uciekać, czy... Spodziewać się drugiego napadu w nocy, czy co siedzieli. Niektórzy się chowali w Ukraińców, niektórzy byli takie sąsiedzi, że byli poludzkie Ukraińcy. Zabierali, chowali po piwnicach. Tak już w Sowiecie, jak przyszli, to wszystko było wolne, pochodziło, nikt się nie było. Później były wypadki, ale to już później. A od czego zginęli ci ludzie? Czy od kul byli zastrzeleni, czy byli siekierami zabici? Czymkolwiek. Żnęli pilą polowę i koniem rozrywali. Kobiety w ciąży truli brzuch, wyciągali dziecko na płot, powiesili. To było okropne. Gdzie ich to nauczył, oni później mówili, że im ktoś dał jakieś tam 100 szczegółów, jak mordować Polaków. Te osoby, które udało się pochować, zostały pochowane w jakimś tam grobie zbiorowym, tak? Tak. A czy wiadomo, czy ten grób został ekshumowany? Pan coś wie na ten temat? O, wszystko było na cmentarzu, to nie było jak na Wołyniu, że na polach, rozumiem. Że wioskę całą wypalili. Nie było nic, to później chowali do ziemi na polach. A tam cmentarz był w wiosce, to chowali na cmentarzu. Później za parę lat jakoś zezwolili Ukraińcy postawić pomnik tylko tam na cmentarzu. Ale nie można było powiedzieć, kto zabił napis na pomniku. Tylko zginęli tam podczas wojny, ale żeby upało, mordowało, czy coś tego nie wolno było pisać. Ale są znane nazwiska tych osób, tak? Tych rodzin, które zginęły. Znane, ale ja już nazwiska pozapominam. Ten mord to cały czas tej Berezowicy Małej, tam gdzie tam, pan Berezowica mieszka. Bala. To 131 osób zamordowanych zostało. To co się później działo? Ludzie jednak opuścili tą wioskę, tak? Obawiając się kolejnych ataków, ludzie wyjechali. Ludzie siedzieli, jak Rosjanie przyszli, to ludzie mieszkali już jak tego. Oddawało się kontyngent normalny, tak jak administracja przyszła rosyjska. Czyli pilnowali porządku Rosjanie, tak? Rosjanie pilnowali. Trzeba było oddawać kontyngent, wszystko i podatki płacić. Czyli takie życie pod rosyjską okupacją, tak? Tak, tak. Takie trudne życie i niepewne było, bo na sobie jak się słyszało. Ale jak wyglądały relacje z Ukraińcami wtedy? Ten czas było dobrze. Sąsiedzi byli pomieszani, i małżeństwo i wszystko to było spokojnie, aż Niemcy podzielili. Czyli... Pierwsi Ukraińcy wybudowali to SS Galicja. Wojsko, policję, robili administrację ukraińską za Niemców. Czyli relacje z Ukraińcami lokalnymi to, były ok, tylko bandy z zewnątrz przyjeżdżały i mordowały. Tak, to już było w ten czas na lasce Ukraińców. Na wszystko, czy ktoś schował, czy sąsiad miał miejsce gdzieś do piwnicy, czy coś, bo było niepewne. No ale jak już Rosjanie przyszli, to wszystko ucichło. I nas, tak jak mówię, za 5 dni zabrali do zbaraża. Jedzenia na 2 dni, piechotą 18 km do zbaraża, później po torach kolejowych do Jampola. Pierwsza stacja po rosyjskiej stronie. Myśmy przyszli tam, ta biedota, te domy takie, bo jeszcze może za cara któregoś tam budowane było. I to czym raz więcej schodziło się, bo mobilizacja była więcej i więcej. Tak. Za 2 tygodnie później z Jampola do Sum. I w Kijowie zobaczyliśmy pierwszego polskiego żołnierza. My nie wiedzieli, czy to jest wojsko polskie, czy coś, ażeśmy zobaczyli jakiegoś porucznika. I on siadł do naszych wagonów i jechaliśmy do Sum. I w Sumach do koszar zagotowali, tam już było jedzenie gotowane w kotlach, dawali tam normalnie takie wojsko. Tam myśmy stali może 3 tygodnie, później maszerowaliśmy do lasów, był ogromny magazyn duży. Na głowę zrzucę stare ubrania, wyfasowaliśmy nowe mundury, wszystko, buty, motki, płaszcze, wszystko co było. I 3 maja już Rosjanie pozwolili, bo 3 maja były ziemnianki tam gdzieś po niemieckie,
tośmy spali w ziemianko. Ja przyszedł 3 maja, trzeba było zamiatać, tam porządki robić. I flaga polska tam była. I po 100 gram wódki każdy dostał. No i tam parę dni byli, później zebranie i na stację. Nie wiem, jak ta stacja się tam nazywała. I do Kiewers przyjechaliśmy, aż do Kiewers na Wołyniu koło Ludzka. Czyli pan został wcielony do armii, natomiast rodzina została, pańska rodzina dalej mieszkała w Berezowicach, tak? Wszystkie tak były. Mężczyzn zabrali, a rodziny zostali wszystkim w domu. A miał pan później kontakt z rodziną? Dawało się z początku, jak ktoś przychodził z innej wioski do Berezowic, to się napisało karteczki i to jakoś te ludzie dostarczali, że dało się znać, że się żyje. To kiedy spotkał się pan z rodziną? Już po wojnie, tak? Po wojnie, bo ja myślę, powiem inaczej, z Kiewerc, tam Berlik przyjechał, oni już jeździli, a Kowel jeszcze Niemcy trzymali. I mówi, że jak wrócimy do Polski, to żeby nic nie brać tam od Polaków, od gospodarzy, robować. Już wiedzieli, nie powiedział, że my jesteśmy w Polsce, bo Rosjanie Kowel zabrali, to już było taka wiadomość, że to nie będzie polskie. Ale później już Kowel zabrali, to nas do marszu i do Chełma. Do Chełma przeszliśmy 22 lipca, które później było dniem niepodległości w Polsce cały czas. I z Chełma w kierunku Lublina, no jedną noc stosowaliśmy w wiosce, Bezyk, wioska duża. I później do Lublina, Lublin wyzwolila z pomocą Rosjan Armia Krajowa. I z Lublina w kierunku Warszawy i między Garwolinem a Warszawą 1 sierpnia dostaliśmy wiadomość, że wybuchło powstanie w Warszawie. No i jak szli, przyszliśmy do blisko Pragi 12 sierpnia. Stała wesoła radość, takie podmiejskie miejscowości. I tam stali, okupali i mówią nam, że ukopać. Wszystko kopiemy, a to piach, to coś było, to się sypało. I przyszli Katiusze, 6 Katiusz koło nas stał. Już sztab dywizji stał. I na tarcie na Pragę. Jak huknęli, to Katiusze, kiedy żyli, było bardzo dużo dymu do góry. I Niemcy w to miejsce artylerią bili. Ale oni tak wystrzelali i jeszcze po jednemu zostawiali każdy i uciekali. Albo do przodu, albo na bok. No i po zdobyciu Pragi, naturalnie ludzie okropnie zdziwieni polskim wojskiem, myśleli, że to adres zachodu przyszedł. A to wszystko witało Polaków. I tak zajęliśmy Pragę i pontony, wszystko, co było gotowe, bo powstańcy trzymali most, tam Kiebedzia i inne jeszcze trzymali. Będzie dotarli na Warszawę. My tam stali, ale na razie przychodzi jakaś kompania, bo może brygada kawalerii polskiej, zajęła miejsce nasze, a nas wycofali do Tylu i do Rembertowa. A Praga zajęta 15 sierpnia, jako rocznica, jakby było 15 sierpnia 20 roku. A nasz zabrali do Rembertowa. W Rembertowie staliśmy koniec sierpnia, wrzesień, październik, listopad, grudzień, aż do 12 stycznia. Staliśmy wszystko, Warszawa się paliła, wzięliśmy amerykański samolot, który został zbity, wszystko się widziało tam i coś nie można było zrobić. A Rosjanie tłumaczyli, że tyle daleko, co nie zdążyli przyjść wszystko, tam amunicja, że wszystko. A to był plan taki, żeby nam nie pomogać. Berlin wysłał jedną kompanię na Czerniaku do Warszawy, przez Wisłę, a artyleria nie dała pomocy, tam pobili trochę i później to wojsko polskie, które nie było ćwiczone w mieście, tylko to polowe takie. I oni przyszli na Czerniaku. No to nastawiali prosto głowę, powstańcy ich ostrzegali, żeby jak tego, ale się pchali, pobili, wróciło chyba 4 czy 5 osób tylko. A my stali tam w Rembertowie 12 stycznia, okropny mróz, zimno, taka była zima, a w tym czasie ewakuowali z Berezowicy tam z tamtej strony, bo to już było powiedziane, że granica będzie na Bugu, że Rosjanie tam będą. Lubelszczyzna była wyzwolona i pierwszy transporter rodzin polskich, Ukraińcy pojechali
przyjechali. Żona przyjechała, dziecko małe i jej matka. No, moja matka druga. To po ukraińskiej gospodarce, bo tam Ukraińcy byli. Jednakowo Ukraińców wjeżdżali, a Polaków na innych miejsce tam dom. No nic nie było, nie można było ze sobą zabrać. Kiedy na dwie rodziny krowy pozwolili jednemu uzwać. Bieda, strach. Kolonia była na tym. Kobiety czy i dziecko obarznięte. Dziecko było prawie zabarznięte, ale tam gdzieś już nie sobie. Kobieta przyszła, patrzy się ta, bo te by szczęśliwe, że weszli do mieszkania, to dziecko do marza. I tak przykryli, jakoś ruszyli. I na drugi dzień przyniosła koszyk kartofli do tego domu. A kopiec kartofli około 100 dolarów. W piwnicy jeszcze troszkę było kartofli. No to już tam się skończyło, to na wiosnę. Do tego kopca, a kopiec pusty. A miejscowy i sąsiad po nocy wynosił workami wszystkie kartofli zabrał. To była bieda okropna. A, no to nie do opisania, trudno to wszystko. No tak. Panie Tadeuszu, ja bym powrócił jeszcze do Warszawy, do tego powstania, bo jest pan świadkiem tej historii, o której słyszeliśmy chociażby z ust pana Mieczysława Madejskiego Powstańca, że oni wiedzieli, powstańcy wiedzieli, że wojska stoją, wojska rosyjskie, wojska stoją po drugiej stronie. Stalina, no właśnie. I nie, jak to To myśleli, że tym żytyły nie doszły rosyjskie. Amunicja, wszystko, że zostało, bo to od Lublina. Niemcy uciekali, wszystko pędziło, a tyle nie zdążyli dość, tak tym się tłumaczyli. Mhm. Ale no, wy jako żołnierze wiedzieliście, że my wiedzieli, tam jest powstanie, że trzeba im pomóc, wiecie, tak? Wie pan, nam tych ze wschodnich terenów Polski nie dowierzali bardzo, bo my byli już, znaliśmy system ruski, bo była okupacja rosyjska. To z początku trzeba było bardzo uważać, czy nie wypowiadać na nic wojsku, nie nic. Nie mieli zaufania ze wschodu, ale później tu już Lubelskie i dalej, aż do ziemi odzyskane, ponabierali nowych, to już tam było. Czyli dowództwo powiedziało stop, stoimy tutaj, nie mamy amunicji, nie możemy walczyć. Tak to tłumaczyli, no, Rosjanie tak? To tłumaczyli, że dalej nie mogą iść za Niemcami i Warszawy powstania, bo nie ma siły, nie, bo tyle coś nie zdążają za tym. Tak tłumaczyli. Tak się obserwowało z Rembertowa tą Warszawę, jak i w styczniu 12 zima pobudzili nas z biurka i pod górę Kalwarię. Góra Kalwarię Wisła zamarznięta mocno, i my przez Wisłę, konie, tabory, samochody. Ta góra Kalwarię i do Okęcia w Warszawie, a inne oddziały w Warszawie już wyzwolona Warszawa. Był 17 styczeń. Trzeba było w nocy szukać orkiestry dywizyjnej i wszystko rozgruzowali ulicy, bo tam nie było przejścia. Warszawy sam gruz, popracowali trochę i to zrobili taką defiladę w Warszawie. A jaka była wasza reakcja żołnierzy, Polaków, którzy widzieli te ruiny warszawskie? Co czuliście wtedy? Wszyscy reagowali. No zniszczona Warszawa, getto, wszystko. Tylko Belweder został nienaruszony. A to wszystko na woli. Wymordowali setki Polaków. Wszystko później wyjeżdżali do Pruszkowa, tam gdzieś Niemcy. I to takie było. Nikt Rozumiem. Nie wiedział, co zobaczy będzie. Mhm. A wracając jeszcze do tego momentu, jak staliście po drugiej stronie Wisły, bo oprócz tego, że Rosja nie uderzyła, to wiemy z historii, że Rosja blokowała też pomoc Zachodu, czyli nie pozwoliła lądować samolotom, nie pozwalała zrzutów robić. Jak to tłumaczone było? Nie puścili samolotów, bo samoloty z Anglii czy skąd chciały lądować na rosyjskich lotniskach. Stalin nie zezwolił podczas powstania. A jak wam to tłumaczono jako żołnierzom? Czy w ogóle mówiono o tym? To jak tłumaczono, widziało się, że to zdrada. No co? To wszystko. Jeżeliśmy przyjaciołom, a tu żeby zostali sprzedani i oddali Stalinowi pół Polski i reszta na talerzu. Tak? No, tak. I tak później z Warszawy na Bydgoszcz, Jasłów, Flatów. Po drodze były spotkania z Niemcami, Niemcy uciekali. I nad Odrę, Wielkanoc pamiętam, w 1944 roku już było. Tam myśmy stali nad Odrą, później przeszli przez Odrę. I szturm na Berlin. Do Berlina przyszliśmy 5 maja. Polski oddział
pułk artylerii polskiej, które później zostało nazwane berliński, i pierwszy pułk dywizji kościuszkowskiej, nazwana też berlińska. I dlatego Berlin był biały, w oknach prześcieradła, wszystko białe, że się poddaje. A tu pędzili Rosjanie, setki Niemców do niewoli. I nasz odcinek był na akurat, że mieliśmy tam, gdzie bunkier Hitlera, w tym kierunku. Tylko nas nie puścili tam, tylko pokazali, że tam jest bunkier, że Hitler się zabił. I to Rosjanie opanowali to wszystko. No i później 8 maja koniec wojny. Koniec wojny, radość, jak nie wiadomo. I może 2-3 dni postali i nas do wagonów doładowali. I Poznań, gdzieś Katowice i do Polski, do Siedlec. I w Siedlcach stał pierwszy pułk w Siedlcach, drugi w Białej Podlasce, a trzeci w Białym Stoku. Tu się jeździło z militarkami tam, jak trzeba było. I na parę miesięcy pobyliśmy. Później do Warszawy, na 11 listopada koszary byli na Pradze i tam w koszarach też staliśmy wszystko. I właśnie w ten czas, gdzieś może w maju, w czerwcu, te oznaczenia, tam ten generał zapomniał na nazwisko jego. Oznaczenia, nowe mundury, zdawali i później do Warszawy, do Cytadeli. Tam Cytadeli przestali i stamtąd mobilizacja. Także mój rocznik też podpadł pod to i poszli do naszej wioski. Poszli, mnie zatrzymali. Zatrzymali, a to składnica Beltunkowa była przy starej dywizji. Co się okazało, że była taka mowa, taka cicha, szeptana, że między Amerykanami i Rosją było napięcie, że może wybuchnąć wojna między nimi. Dlatego mnie zatrzymali. I na tej składnicy Beltunkowej właśnie został od marca aż do grudnia 1946 roku. Sekretarz z dywizji tam mówi do mnie: Kocaj, napisz podanie, może, że tam rodzina przyjechała, biedna, nie ma nic, może zwolnią przed czasem. I mówię: Słuchaj, to ty napisz. On mówi: Ja napiszę za ciebie. Napisał i za tydzień czasu przyszło do domu. Przyszedłem do domu, w domu nic. Ani konia, ani świni, ani krowy, ani nic. Proste pole. I tam miejscowy obrabiał to pole, dzielił się trochę. I tak żyło, później się gospodarka trochę rozwiązała. Siedzieliśmy do 60 roku, aż teść, bo ojciec żony, bo Marysa był jeszcze od 26 roku i zabrał nas tu do New Yorku. W New Yorku było zdziwienie, jakśmy przyjechali. Zdawało się, że Ameryka inaczej wygląda, tam 7-8 ulica na dole miasta, to wszystko domy takie dla robotnika. Za chwilę będziemy rozmawiać na temat tego nowojorskiego, amerykańskiego życia. Proszę jeszcze parę słów powiedzieć na temat tej służby wojennej, wojskowej. Jak wyglądała pańska służba w armii kościuszkowskiej? Służba? Ja od Helma. Przód jak zabrali mnie tam z Tarnobola, bo wybierali tam do wojska piechoty, do zwiadu, do saperów, do łączności. I nas trzech zabrał do łączności. Dali mnie książkę i malunki niemieckich samolotów. Wszystkie jak się nazywają i wszystko trzeba było poznać po huku. I dali lornetkę, dali, żeby poszedł lecieć i dawać znać, jak Niemcy lecieli. To czy Engel, czy tam inny, to łuk. A ilość trzeba było mniej więcej odczytać, że idzie w kierunku tym, albo w tamtym miastu trzeba dawać do sztabu dywizji. A od Helma już dali mnie konia i zrobili drużynę łączności gońców konnych. Dowódca plutonu był i nas czterech przy sztabie wszystko. To gdzie trzeba było, to z militarkami się jeździło. Do dywizji, do wywiadu rosyjskiego i do wszystkiego. Gdzie były jakieś meldunki ze składnicami meldunkowej. Tam się woziło. Ale przynajmniej nie szło się nogami cały czas. Trychało się na koniu. I tak to przeszło wszystko. A jeżeli chodzi o te takie najważniejsze punkty walk dywizji, które pan zapamiętał, w których pan też uczestniczył, czy wasza dywizja uczestniczyła? Nasza dywizja była, ja wiem, szczęśliwe odcinki zawsze mieli swoje, a Rosjanie swoje.
tylko po wschowaniu Odry 3. Pułk 2. Dywizji wysłana na Kołobrzyk, która została zmasakrowana w mieście, a absolutnie wróciło nie bardzo dużo ludzi z Kołobrzegu. Niemcy się trzymali. Czuwało się takie to wszystko, co się działo. I zawsze, a coś z nami stanie? Człowiek był taki, nie wiadomo, co myśleć i jak to będzie. Czekało się, co będzie, to będzie. Co nastąpi jutro, to nie wiedział. Gdzie jeszcze ta wasza dywizja brała udział w tych działaniach wojennych? No, tak jak mówiłem, cały czas z Warszawy na Bydgoszcz, Jastrów, Ratów, aż do Odry. To poszczególne miasta. Pomorski był paskudny. Bardzo było ciężko. Tam bunkrów było, diabła i trochę niemieckich. No i tam to się zdobyło, przeszło się. I później stamtąd, na Amerykanów staliśmy nad Odrą, może tydzień czy dwa, to dali po 100 gram łódki na Amerykanów. No i później szturm na Berlin. I tak jak mówiłem przed tym. Czyli wasza dywizja była złożona z polskich żołnierzy, tak? Z polskich, a dowództwo było rosyjskie. Pierwsza, tak? Tylko dowództwo było, główne dowództwo było. Było Polaków dużo, którzy byli w Rosji, Polacy, ale byli w Czerwonej Armii i później byli transferowane do Polski. Tak, telegrafiści, tam inne takie coś. Tego to wszędzie byli Rosjanie, tylko polskiego pochodzenia. Tak jak mówiłem pierwszy, że u nas było dwóch dowódców dywizji, polskim nazwiskiem, ale Rosjanie. A już tam naprawdę przyszedł Kokilow, ruski, jakiś pułkownik. I to wszystko wyższa władza była w rękach, no wiadomo, czyli Polacy byli pochodki posyłane nam tylko gdzie trzeba było. A proszę powiedzieć jeszcze, jak wyglądał ten moment wyzwolenia Berlina? Jak wy zareagowaliście? Co się działo wtedy? Pamięta pan ten moment? Kiedy się wojna skończyła w Berlinie, każdy oddział był zdawiony, góra, no przeżyli. No, radość, to żył, wyjmowało się wszystko, żyjemy. Później do Polski z powrotem. Czy jakaś defilada też tam była, tak jak w Warszawie? Tak. Powróćmy teraz do rodziny. Jak pan wrócił już po wojnie, został pan zwolniony z wojska, wrócił pan do rodziny. W Kielcach jakieśmy stali, to żona do mnie przyjechała. Nie wiedzieliśmy się prawie 2,5 roku. Przyjechała z Lubelskiego, bo tam koło Chełma była. No to dowództwo batalionu leżności, gdzie ja byłem przy sztabie dywizji, uhonorowało to wszystko i zrobili na sali poczęstunki, tam kucharz i wszystko postarało się, co mogli tam, jak to po wojskowemu zrobili. I orkiestra, byli muzykanci u nas tam w dywizji, przegrywali, to tak było. Później poddawali trochę żonie do domu, tam bo nie było nic. Tam owsianki, płatki owsiane były, dali ważne trzy pudła takie. A dziecko było małe, to tak jadł, jak nie wiadomo co. I później jak się skończyło, to znowu już płakał, jak nie wiadomo co. On coś innego nie chciał już. A ten moment, jak pan wrócił do swojej miejscowości, do rodziny, pamięta pan tą chwilę? Miejscowość to już nie było. Ukraińcy wywalili, czy Rosjanie do Polski wszystko. Nie byliśmy. Aha, czyli spotkał się pan w Lublinie, tak, z rodziną? Tylko tam koło Chełma, gdzie została przywieziona żona. No i matka moja, dziadek i właśnie drugie gospodarstwo dotrzymali. Kolonia Bielorenów, to było 45 domów polskich z naszej wioski, wszystko. Później pamięta dużo, pan miejscowość, nazwę miejscowości? Helenów. Później niektórzy wyjeżdżali, bo ludzie późniejsi od razu wjeżdżali na ziemię odzyskane. A tu Lubelska była wyzwolona w przód, to przywozili do Lubelski wszystko. Ja, żebym chciał nawet, bo nam obiecali po 5 hektarów ziemi, chciał pojechać, no nie mogłem zostawiać matki, dziadka i brata. No wziął żonę i teściowe i na zachód. Zostaliśmy tam w Chełmskim na cały czas, aż do wyjazdu do Ameryki. A wspominał pan o żonie, czyli pan wziął ślub jeszcze przed... Ja ślub wziąłem w 40 roku, okay. Bardzo młody. Ja miałem 19, żona 3 lata mniej niż młodsza. Bo oni się budowali, kupili koło folwarku plac. Oni mieszkali w drugiej wiosce i też gdzieś tu kupili od folwarku za 2 hektary. I pobudowali się do gospodarki, dom, bora, stodola. A dziadki, żony mieszkali koło nas w drugim czy trzecim mieszkaniu. No i tam trzeba było do pracy wapno gasić,
a później podawać zaprawy dla murarzy. To przyszedł ten dziadek do ojca mego. Mówi, może Tazik by poszedł tam na tego. No ja co miał do roboty? No to idź. Ja tam chodziłem cały czas, pomagał, co trzeba było. Później wszystko wybudowane, już się skończyło, jeszcze piecy robili. I mnie zawolali drugi raz, ale dziadek mówi do mnie, okej, ale teraz nie będziesz dostawał obiadu tutaj, no musisz iść do domu na obiad, bo tutaj za dużo, a piętro gotowali obiada dla robotników trochę i dla murarzy, stolarzy. No to ja chodził i żona moja Adela mówi, mamo, czego Tazik musi chodzić do domu jeść? Czy my nie możemy tutaj, dziadek nie musi wiedzieć. I matka się zgodziła, ona przyleciała do mnie. Nie pójdziesz na obie, będziesz tutaj. I tak po malutku i tak się związało. No i 37 lat się przeżyło. Wspólnie. I to żona na serce zachorowała, operację. Na razie leży w Częstochowie, mam pomnik. Syn, 72 lata, cukrzyca, zapala jego wszystko. Serce nawaliło, powiększone było. Nerki zgubił i umarł też tam. I ja został sam. Zostałem sam, a tu dom był syna, bo my mieszkali w Nowym Jorku koło kościoła. A synowi pomogliśmy, bo on dostał jakoś tam się ożenił. Mieszkał w New Jersey, tam robił przy transporcie samochodu. I tam kupił dom blisko, dwurodzinny. I zawsze mówił, tato, jak skończycie, już pójdziecie na emeryturę, to przyjdziecie do mnie na górę. Ja wymówię temu, a to kolega jego był, a wy przyjdziecie tu. Bo w Nowym Jorku na 5 piętrze mieszkali, wiecie, dokąd chodzić. No i tak 27 lat w Nowym Jorkuśmy mieli i w pracy 27 lat. No i później jak prowadziliśmy do New Jersey i tam u synaśmy mieszkali. Ale jak to poumierało, trzeba było dom sprzedać. Ja nie mógł tam patrzeć na to wszystko, za dużo było widzenia i znajomości, wszystko, żona i syn i wszystko. I synowa nasza pracowała w Rzeczce, więc kupowała i sprzedawała domy. Ona mieszka na 74 ulicy. I tak się zdarzyło, że to mieszkanie, a wnuczku mam dwie bliźniaki. Tu były wolne i ona pomogła im kupić to mieszkanie, jeszcze panienki były. Jedna była nauczycielka, do dzisiaj jest nauczycielką i tu pracuje. Mieszka w Lodaj. Kupiła tutaj jedną florę, wężyk był dla drugiej. Później ta weszła za mąż. Mąż pracował w banku. I jak przyjechali to samochodem, ta ze szkoły, to nie ma gdzie samochodu postawić. Tutaj widać, ten budynek był budowany, że jeszcze nie było samochodu czy coś takiego. Że nie ma jeden, który nie ma parkingu. No, później sprzedali, bo matka włodaj rodzinny dom i się wyprowadzili, a to zostawili. Tamta druga weszła za mąż, sprzedała swoje mieszkanie i kupiła taki pobankowy, duży dom, żeby nie wypłacany, tylko resztę, oni tam wypłacali jakoś tam, ja tam się nie znam. To mają bardzo ładne prace i duże. A ja gdzie? Synowa mówi to, jedziesz do mnie, ona miała dużo rodziny, dom miały tam tenerów. No i ja przyszedłem tutaj, a Ela mówi, dziadziu, przyjdziesz, bo mają dużo rodziny, dom, pobędziesz. No a tutaj na razie nie możesz pójść, bo tu jest pod kontraktem, że żyjesz. Za ten czas będziesz w mamy. Albo do nas, oni mieli dwóch rodziny, dom, no, murzyni byli. My mówili tych murzynów z domu i mnie zabrali tam. Tam trzeba mieć samochód. Ja już nie jeździłem, rzekłem, sprzedałem, bo się bał, żeby nie że siebie, tylko żeby kogo nie zabrać, bo ja głowę miałem wiadomo gdzie. I tam mieszkałem, ale tam do sklepu daleko. Oni pójdą do pracy, tam raniutko brała dzieci dwoje, jechała tutaj do Norborga, do szkoły, a jej mąż w banku pracował. Ja siedział sam cały czas. No, co obchodził mnie raz. Budynek naokoło, siedział nie do kościoła, nie do niczego. I mówię, Elu, już obiecaliście mnie, że ja tu. No czekaj, dziadziu, w maju ma się wyprowadzić. I tak się stało, prowadziła. I ja się wprowadził tu i do dzisiejszego mnie tutaj mieszkam.
Powróćmy do tego momentu, jak pan wyjechał z Polski do Nowego Jorku. Tak. Zamieszkaliście na Manhattanie, tak? Na siódmej? 27 lat. Proszę opowiedzieć o tych początkach życia na obczyźnie. Początek życia? Disappointment było. Amerykę wyobrażam sobie inaczej, bo ojciec tam, żony był tutaj, to paczki przysyłał, to co. A tuśmy przyjechali z Kennedy, przywiózł na San Marcos, mieszkał na 8 ulicy. Mieszkanie od ulicy, od frontu, jedno kuchnia w środku, i pokój i łazienka z tyłu. No i przywiezli nas do domu i prowadził korytarz siłą, farbą, taką musiałem tam pomalowane. I ja myślę, a jak, gdzie? Gdzie to? No wyprowadził nas na pierwsze piętrze. No to tam do kuchni i tam ten pokój. No i to okropne. Syn nie lubił, poszedł do szkoły. Nie umiał języka, nie czytać, nie pisać. Ale sąsiad był Ukrainiec, chłopak, że chodził, się zapoznali. Oni przyjechali z Brazylii i on poduczył syna trochę, poduczał. I on tlapał język i tam chodził, tam skończył wojsku. No i później się zapoznał w Domu Narodowym na 8 ulicy, zawsze w sobotę zabawa. Padny przyjeżdżał z ludźmi z Wionsety i zapoznał dziewczynę. I tak powiedział, no to żenici. Żenici zabierali do wojska, w Wietnamie była wojna, zabierali tych, którzy przyjeżdżali do Ameryki, to pierwszych zabierali. To rodzice wysyłali do Polski z powrotem swoje tych synów. I syn też tak samo, jadę do Polski, no u kogo tam będziesz? Będę u ciotki mieszkał. No i raz, dwa wesele, a tu przyszło powołanie do wojska. Tydzień po zaręczynach. No i poszedł tam, wypytywali wszystko. No czy tydzień miał zamiar żenić już, czy tylko teraz. Bo żonatych nie brali dlatego, że było na rodzinę płacić trzeba. Na żonę, czy tam kto dzieci. Więc też, że nie brali. On mówił, nie, my się znali już dłuższy czas. I planowaliśmy. No dzięki Bogu, nie znaczy, bo w Wietnamie był przepływ. A w którym roku państwo przyjechali do Nowego Jorku? Z Polski wyemigrowali do Ameryki? 16 października w 60 roku. I 16 października żona miała operację, zachorowała tutaj na serce. I 16 stycznia umarła. 16 taka charakterystyczna? 16 była. W 50 ojciec chciał zabrać matkę, swoją żonę tutaj do Ameryki. Postarał się. I przyszły z ambasady papiery, że może jechać żona, dzieci nieżonate, to mogą jechać zawsze. A jeżeli żonate, no córka moja żona musi czekać, aż zajedzie żona do Ameryki i po jakimś czasie zabierze. Ja mówię, no, nigdy w świecie, albo jedziem wszystkie, albo nikt. No to żona też pojechała w 58, a myśmy czekali. Za jakiś czas przyszło z Warszawy, że możemy jechać. Wszystkie to ja i żona i syn. No i wszystko. Trzeba było wszystko zrujnować. Gospodarkę, parę koni miałem, bo ojciec przysłał mnie klacz z Kanady. Później wychowałem konie. Ajaj, tego było mnie szkoda. Ja lubię pole. Bo wszystko, parę koni, do żniwiarki, do wszystkiego, ja to bardzo lubił. Ale trzeba było się wszystkiego pozbyć. I trzeba było matkę zostawić. Na gospodarce brat umarł na gruźlicy. Nie było ten czas lekarstwa, to zaraz po wojnie. I matka z dziadkiem tylko zostały. No, i ja pracowałem, obrabiałem pole. Matce tam pomagałem. I później musieliśmy znaleźć kogoś, żeby ktoś na spółkę. To wziął i ja mówię, mam, ja bym nigdy nie pojechał, żeby były lepsze budynki. A tamto to wszystko po słowom stodoła, obora, byle krzywa już upadała. Myślę, kiedy, co ja się będę tu budował, z czego, skąd ja tam pieniędzy do tego. No a tu Polska Ludowa była, to nie było. Kawałeczek deski trzeba było, u nas był torf, tylko torfowiska lasu tam nie było. No to się pociągnęło cały dzień, to było na całe zimę, na cały rok można by palić. No ale tak się stało, że był Soltys i coś tego się wywalili.
i wybrali mnie na Soltysa, a tu policja chodzi. Nie tla, nie ma takiego, żeby jak się pali, żeby lepiej dmuchać bić. Drabiny nie ma, do domu wysoko, żeby kominiarze leżyli. Ja na sesji w gminie mówię. Mówię, czy można zrobić drabinę z torfu, czy tłumnicę na drugim kiju, tam jakieś szmaty zamknięte, żeby bić ogień. Mówię, przecież my drzewa nigdzie nie mamy. Albo zamówcie gdzieś drzewo, rzeczki na drabiny, ludzie sobie pokupują. A z torfu tego nie zrobi. A wszystko było, śmiale się. Mówię, a tu chodzi i później mandaty dawali za to. Proszę powiedzieć, po przyjeździe do Ameryki, do Nowego Jorku, czym się pan zajmował, co pan robił? Przez rok Dixon Cafeteria. Ojciec miał znajomego tam piekarza, który robił na 8 Avenue koło Port Authority. No, wziął mnie tam, a to była Dixon Cafeteria taka, że to sami się obsługiwali. A mnie zadał naczynie zbierać, wszystko to do kuchni włożyć, a tam drugi myli, taka robota. I przez rok ja robił. A teraz budynków dużo otwierali, takich piętrowych, dużych budynków. Nabierali ludzi do roboty, do klinowania budynku. Więc koło kościoła znalazł, że tam pracował. I on mówi, ja wezmę ciebie do roboty tam. Bo nabierali. U nas w tym budynku dwa piętra robiło 42. Była jedna Niemka i jedna Ukrainka. To wszystko Polki, którzy przyjeżdżali ludzie z Polski do Ameryki. Po tych budynkach wszystkich, biurowcach, wszystko pracowało po Polacy, przeważnie. Mężczyźni i kobiety. I tam należało się do związków zawodowych. I z początku $2 na godzinę. A później, w październiku zacząłem robić, to później, po tym roku $2 podwyższyli. I tak aż do końca, przez 27 lat, poszedł z 18 dolarów na godzinę. A żona dostała robotę do klinowania na Madison Avenue zaraz, Charlton Building. Dobry był, bo razem myśmy jechali do roboty na noc. Tylko mężczyźni, my robili 7,5 godzin, bo noc, a dostawaliśmy płatne za 8. A kobiety robili po 7 godzin. Razem do pracy i w nocy będzie w godzinie 11 do domu na autobusy. A to był trochę strach, do trzeciej jawni wyjechał, tam się doszło do pierwszej jawni, tam gdzie my mieszkali koło kościoła. No ale tam kobiety pracowały z tamtej miejscowości, to razem szli do domu. A ja później się przerzucił na windę, poszedłem na dzień, bo zaczął kontraktor, dokąd był właściciel, później kontraktora najął, za nią przyjmować czarnych. To nie robię, absolutnie nie chciał do roboty i zawsze dał tobie tylko do pomocy, niby na dwóch robotach. Trzeba było samemu robić, bo nie chciał robić. A w budynku była różna robota. I szkła myli, i stoły, i ofisy, światła, wszystko. To ja później patrzę, to ja nie będę robił na dwóch. Ja już był pierwszy. Oni się pozwalniali przede mną, to ja byłem pierwszy do tego. Poszedłem na dzień na windę, to orłom. Góry nawet tylko do budynku się wprowadzali, do ofisy, jedni wyprowadzali się. Zawsze godziny były nadliczbowe i to bardzo dobrze, sucho, nie na deszczu. I co boss powiedział, on napisał na kartce, co dzisiaj masz robić. Ale ja już mniej więcej troszkę wiedział, co wszystko nie było. Tylko przy kobietach była taka lady dwujęzyczna, polska i angielska, a u nas był kapitan na emeryturze policji. I tak 27 lat się użyło. Panie Tadeuszu, oprócz tego pan też działał, prawda? Przy kościele, tym najstarszym kościele na wschodnim wybrzeżu. Pan jest najstarszą osobą, która tam prawie pomaga. Tak wygląda, że ja najstarszy w kościele w New Yorku, Stanisława. I zawsze jeździłem, jeszcze jak żona żyła, to stąd my mieszkali. To syna, to zawsze jeździliśmy do kościoła, a później jak umarła, to ja jeździł sam. Ale pan pomagał też w służbie kościelnej, tak? Z początku trzeba było, jak było, ubierali kościół na Boże Narodzenie, czy na Wielkanoc, czy na Boże Ciało, ołtarze na zewnątrz. To się pomagało, jak się mogło. Jeździło się stąd i tak było. I później towarzystwo imienia Jezus, to ono właśnie pomagało.
tace się zbierało. Od kiedy pan działał w tym towarzystwie? Od którego roku? Od razu, jak trzeba było się zapisać do parafii, jak nośmy przyjechali w 60 roku. Zapisało się i tam się chodziło do kościoła. Z początku się nie wiedziało sytuacji, jaka tam to. A parafia się składała z towarzystw. Świętego Antoniego, Stanisława, to inne, Matka Boska Różańcowa i kobiety. I tak się żyło. Pan też za tą swoją działalność został wyróżniony. Był pan marszałkiem, prawda? Było się honorowym, to takim, rozmaicie się chodził na parady. Natomiast za swoją całą działalność, tą wojenną, otrzymał pan kilka różnych odznaczeń. Może pan parę słów powiedzieć na temat tych odznaczeń? Mam 4 polskich medali, a ruskie zostałem w Polsce, nie brałem, bo to Rosjanie dawali za Warszawę i za Odrę i wyzwolenia po rosyjsku i polskie. To samo Warszawa, później Odra, Nysa, Berlin i zwycięstwa. Kończąc może już powoli, opowiadał pan o rodzicach, o żonie. Wiemy, że żona miała Adela na imię. Może pan jeszcze o swoich rodzicach powiedzieć? Nie, miałem jednego syna, Krzysztof się nazywa. A rodzice? A rodzice Józef, matka Helena i brat Edward. Czyli pan miał brata tylko? Miałem siostrę i jak Niemcy wkraczali, ona poszła do koleżanki. Posłyszała, że samochody niemieckie wjeżdżą i wylatowała, tak była studoła przy drodze i zderzyła się z samochodem niemieckim i zabita została. I to rozpacz okropna była. Takie to skutki. Przeszło się dużo. Ma pan piękny wiek, także w ogóle przede wszystkim życzę dużo zdrowia, gratuluję do życia pięknego wieku, ale proszę się pochwalić tym swoim wiekiem. Jak ja się czuję tutaj, to ja myślę, że ja złapię, złapię 101 do marca. 11 marca było setka i byłby jeden rok, bo mam już 8 miesięcy przeszło po setce. To ja tylko tak planuję sam, ale to tam planuję, to ja nie wiem, jeden Bóg wie. Ale radzi pan sobie całkiem nieźle mimo swoich 100 lat, prawda? Gotuję piorę, spodnią bieliznę ciężkie, to się nowe czasy zabiera. Przypisy pan Antoni mnie daje, ja jemu, co gotujemy dzisiaj. Barszczem tam, raków jeszcześmy nie gotowali. Nie, a pierogi, tak, pierogi ja robię tak samo. Ale ostatnio nie ma apetytu, nie chcę się po tej kuchni. Ostatnio nie mogę długo, bo kolana siadają, bolą, bo artritis. Dlatego nie mam równowagi utrzymać. Muszę się trzymać wszystkiego. Pomalutko, żeby nie upaść, nie połamać kości. Panie Tadeuszu, przede wszystkim życzymy dużo zdrowia i żeby to nie było 101, tylko przynajmniej 111 albo 121. Dziękuję, dziękuję mocno, dziękuję za taką niespodziankę i za takie coś. To dla mnie przeżycie. Nie mam słów podzięki, nie mam słów uznania, że to się tak stało. Może dzięki panu Antoniemu. Też, jak najbardziej. Panie Tadeuszu, dużo zdrowia jeszcze raz, wszystkiego dobrego i dziękujemy za przekazanie tych historycznych wiadomości. Dziękuję.